W dziennikach środków trwałych możemy także wykonać inne operacje związane ze środkiem trwałym. Przejdźmy do dzienników STKG. Tutaj, w momencie kiedy wybierzemy nasz środek trwały, w typie księgowania ŚT możemy wybrać operację, którą w danym momencie chcemy wykonać. Jeśli byśmy chcieli wykonać zmniejszenie lub zwiększenie wartości, są takie dwie opcje. Możemy także w dzienniku sprzedać lub zlikwidować ten środek trwały. Użyjmy jednej z opcji zwiększenia wartości, czyli powiększymy wartość naszego środka trwałego o kwotę 2000. Konto przeciwstawne, podobnie jak w przypadku zakupu, damy zwiększenie. Data księgowania prawidłowa. Spróbujmy zaksięgować tą wartość. Musimy ustalić konto zwiększenia. System pokazuje, że ustawienie na grupie księgowej samochód nie ma, brakuje ustawienia. Przejdźmy przez kartotekę środka trwałego. Zajrzymy do grupy księgowej samochód. Konto zwiększenia jest nawet niewidoczne. Konto zwiększenia wartości dodamy. Wróćmy do ustawień. Konto zwiększenia wartości 1320. Edytuj listę. 1320. Możemy ustawić też dla innych grup. OK. Wróćmy do dziennika. Teraz możemy próbować księgować. Po zaksięgowaniu, gdy wejdziemy na kartotekę środka trwałego, wartość księgowa została powiększona o 2000. Jeśli wejdziemy na szczegóły, powstał drugi zapis w księdze środków trwałych dotyczący zwiększenia jego wartości.